Komendant obwodu, jak zobaczył, co my mamy i usłyszał naszą opowieść, to powiedział, wydaje rozkaz o mianowaniu was starszymi strzelcami AK. I ucałował i jego, i mnie, bo powiedział, to zrobiliście wielką robotę i daliście dowód odwagi. Komendant obwodu Armii Krajowej Jarosław, ówczesny porucznik Wojciech Szczepański, zażądał, żebym ja zameldował się u niego do służby na czas walk o Jarosław. No i rzeczywiście natychmiast się zameldowałem. On mówi, że już wie, że chrzest bojowy przeszedłem, ale że mogę mieć tutaj powtórkę, bo tu się szykuje walka o Jarosław. No i rzeczywiście przez 5 dni jako łącznik komendy obwodu AK Jarosław przenosiłem meldunki w czasie trwania walk o Jarosław między Sowietami, bolszewikami, a garnizonem niemieckim, który bronił Jarosławia. I też się szczęśliwie dla mnie skończyło, bo kiedy dostaliśmy rozkaz we trzech, w tym dwóch podoficerów, jeden to starszy ogniomistrz 24 pułku artylerii lekkiej, Pankowski, a drugi podoficer, sierżant Szostak, podoficer 6 batalionu telegraficznego. Oni dwaj i ja mieliśmy się przedostać na drugi kraniec miasta i tam przewieźć meldunki na rowerach. I po wyjeździe z tej bazy, gdzieśmy stacjonowali, gdzie się spało na podłodze, bo to było dowództwo komendy obwodu, poczułem, że ja nie mam powietrza w oponach. I zameldowałem temu starszemu ogniomistrzowi, że ja muszę wrócić po wymianę roweru, bo ja na tym nie pojadę dalej. A wiedziałem, do kogo się, bo znałem tego starszego sierżanta 6 batalionu telegraficznego, do którego mieliśmy dotrzeć na drugi koniec miasta. Więc on powiedział, to masz wrócić, ale masz tam do nas dołączyć na się nazywała, już nie pamiętam, Lachmanówka czy coś takiego. Powiedziałem, wiem do kogo i dotrę. Wróciłem na górę i potem dotarłem na to miejsce, gdzie miałem dotrzeć. Okazuje się, że ja jestem jeden. A pamiętałem, że jak wracałem na bazę, to padały pociski tej Katiuszy. A myśmy w ogóle nie wiedzieli, że między Katiusz przerwa jest między jedną a drugą serią. Okazało się, że oni dostali się pod pierwszą serię i padli z rowerów na ziemię, a jak przerwała się ta pierwsza seria, oni się podnieśli i dostali drugą serią. No więc jeden, ten starszy ogniomistrz zginął, natomiast ten starszy sierżant, ten sierżant 6 batalionu telegraficznego wylądował w szpitalu, bo akuratnie vis-a-vis szpitala oni padli i tam ich dosięgły odłamki pocisków. I stąd się wyjaśniła sprawa, że ja dotarłem, a ich nie, a oni nie, no bo oni już byli, jeden nie żył, a drugi leżał już jako ranny. Była ciągle ta sprawa, czy ten garnizon AK Jarosław ma
uderzyć na Niemców czy nie, bo na wiadomości, które dochodziły, były porażające, że Sowieci rozbrajają oddziały AK i przewożą tych ludzi w głąb Rosji. Więc przez 5 dni byłem łącznikiem komendy obwodu i jeszcze jeden był moment, kiedy z takim samym jak ja, tylko rok starszy był, to był człowiek z Wielkopolski, został z rodzicami wywieziony do Jarosławia i tam osadzony. I myśmy pełnili tą służbę łączniczą. Niemcy mieli w gimnazjum drugim w Jarosławiu skład broni. I myśmy zrobili, zaryzykowaliśmy, że my wejdziemy do tego budynku, bo tam wygląda na to, że nie ma nikogo, że może być broń. A nie wiedzieliśmy, że to już się paliła jedna część budynku gimnazjalnego i myśmy weszli do tego drugiego, który brama była jeszcze nieogarnięta ogniem. Weszliśmy na pierwsze piętro i dalej już nie można było wejść, bo tam już się paliło od góry i zobaczyliśmy, że jest pełno taśm z nabojami do CKM-u. No więc ja nie wiem skąd on, czy on tam gdzieś znalazł worek i myśmy załadowali pełny worek tych taśm CKM-owych. I zbiegliśmy na vis-a-vis w bramę i tam z tą amunicją zatrzymaliśmy się. I w tym momencie podjechał patrol feldżandarmerii niemieckiej na motocyklu z przyczepą. Ten żandarm z przyczepy i ten z tylnego siedzenia wyskoczyli z pistoletami MP i pobiegli do tej bramy, z której myśmy przed chwilą wyszli. Natomiast przy motorze został tylko kierowca, który trzymał się kierownicy. Moment i bylibyśmy już się nie wykaraskali, bo tam już nie było gdzie uciekać, bo palił się gmach. Już było słychać, że pociski wybuchają. A gdyby nas zobaczyli, to przecież nie było w ogóle dyskusji. I powiedział nam człowiek, który był po drugiej stronie, mówił, do Boga macie tylko dziękować, że wy żyjecie. Bo tutaj oni co kilkanaście minut przyjeżdżali sprawdzić, czy nikt się przypadkiem tam nie szwenda po gimnazjum i nie zabiera tej amunicji, która jest. I myśmy w tym dworze przez miasto przeszli do bazy w Jarosławiu i wtedy komendant obwodu, jak zobaczył, co my mamy i usłyszał naszą opowieść, to powiedział, wydaje rozkaz o mianowaniu was starszymi strzelcami AK. I ucałował i jego, i mnie, bo powiedział, to zrobiliście wielką robotę i daliście dowód odwagi. Więc to były momenty, kiedy rzeczywiście śmierć się ocierała. A miałem wtedy tylko 16 lat i 4 miesiące. I doczekałem przyjścia Sowietów.